poprzednich odcinkach WTF City. Dzień dobry. Za chwilę wystąpi przed wami nowy prezydent WTF City, pan Trump. Jednak zanim to nastąpi, ważna informacja. Na zgliszcza starego WTF City leci bomba atomowa. Delta Alfa, podaj koordynaty. Okej, mam. Co? Kim ty jesteś? Jestem nowym ministrem obrony. Uratowałam wasze miasto. Halo? Czy mogę rozmawiać z producentem tego serialu? Muszę rozmawiać z producentem tego serialu. Okej. Wiesz, typie, że nie tak ma wyglądać ten serial. To ma mieć zupełnie inny format i tylko na takie warunki się zgodziłem, by wyglądał on tak jak ja. Dlatego mam tutaj taką cegłę. I ta cegła pokazuje, z czego będzie składał się mur. Dokładnie z takich cegieł wzniesiemy mur, który uratuje nasze miasto. Nie wierzę w falę imigrantów, która chce zniszczyć nasze miasto. Kompletnie. To nie ma racji bytu. Kto by tu chciał przepłynąć? Spokojnie! Proszę się nie pchać na moją łódź! Wszyscy nielegalni imigranci chcący płynąć do WTF City się zmieszczą! Wszyscy się zmieszczą! Proszę się nie pchać! Dziś zapowiada się piękny dzień! Dziś jest dzień, kiedy wybudujemy mur! Słuchajcie, już jesteśmy niedaleko. Może uda się dopłynąć, nim łeba się rozpadnie. Może byłoby lepiej, gdybyśmy nie płynęli po desce, a tak jak trzeba po wodzie. No może, jednak gramy kartami, jakie dało nam życie, a nie jakie wybieramy. Dobra, powiedz pan lepiej, jak my się dostaniemy do tego miasta. To już nie było w moim kontrakcie. Tego to już nie wiem. Ja was mam tylko dowieźć nielegalnych imigrantów do miasta. Wy się już martwcie, jak tam dalej dacie sobie radę. Otóż mamy już trzeci odcinek WTF City. To zdecydowanie zbyt długo trwa, a muru nadal nie ma. A przecież gdzieś tam na nas płyną ci nielegalni imigranci. Musimy zbudować ten mur. Okej. Hello, mieszkańcy znowu. Hello, wszyscy mieszkańcy WTF City. Dziś jest ten bardzo ważny dzień. Dziś jest jeden z najważniejszych dni tego przyszłego miasta. Co? W końcu zbudujemy ulicę i domy i wszystko? Nie, ale zbudujemy też coś fajnego. Budujemy mur. Zbudujemy dzisiaj mur. Co? Jak to mur? Mieliśmy budować ulicę, mieliśmy budować drogi, wszystko i budynki. Nie, dzisiaj zbudujemy mur! Ale jak to? Ale po co nam mur, jak nic nie będzie w tym mieście? W ogóle po co to? Może najpierw ulice i budynki? Nie, mur! Najpierw mur! Halo, ale to nie tak miało być! Nie tak się umawialiśmy, to zupełnie nie tak! Mur! Mur! Zbudujemy dzisiaj mur! Mur! Ci ludzie są całkowicie nieroztropni w tym mieście. Chcieliby ulice, chcieliby budynki, a po co im to wszystko, jak bez muru rozniosą nas nielegalni imigranci? No, tak nie do końca wiem, czy ich rozniesiemy, czy nie, bo ja mam co prawda tylko dopłynąć, dowieźć do miasta, ale nie do końca wierzę, czy te nierozgarnięte chłopki dadzą rady wejść do miasta. Także ja bym nie był taki pewny. Słuchajcie! Żadne miasto nie da rady bez porządnego muru, więc jakim prawem ma dać sobie rady nieporządne miasto, jakim jest WTF City? Musimy zbudować ten mur. Nie ma zmiłuj, nie ma gadki, a są cegły. Nie ma zmiłuj, a są cegły. Co możemy zrobić, jak nie mamy zmiłuj, a mamy cegły? Mur! Mur możemy zrobić! Mur! No cóż, może i ten prezydent coś tam ma w głowie, ale przypuszczam, że to tylko są jakieś tkanki, a nie mózg. No ale stwierdziłam, że ja znam takich ludzi. Trzeba go było podejść sposobem i stwierdziłam, że ja to zrobię. Ale panie Trump, co ma chronić ten mur? No jak to co, nieroztropna kobieto? Miasto! No ale jakie miasto? No miasto! No ale jeżeli tam nie będzie ulic, nie będzie budynków i nie będzie nic, to nie będzie miasto. To co, będziemy chronili murem pole? Czekaj, o tym nie pomyślałem. Damn you, woman! Ten babsztyl może mieć rację.
faktycznie, no mur musi mieć co chronić. Muszę im dać więc chociaż namiastkę jakiegokolwiek miasta, żeby było co chronić, a nie powietrze. I jak tylko będzie namiastka, wtedy bierzemy się za budowę muru! Muru! Tylko mur nas ochroni! Tylko mur! Okej. Słuchajcie, obywatele WTF City, przemyślałem to. Jako mądry władca używam swego mózgu jako instrumentu do budowy potencjalnego światowego tutaj potentata, jakim jest WTF City. WTF City Great Again, pamiętajcie. Używając swojego mózgu tylko i wyłącznie w samotności, doszedłem do wniosku, że potrzebujemy ulic, potrzebujemy budynków i potrzebujemy wszystkiego, bo inaczej czego będzie bronił nas mur? No właśnie, musimy mieć to wszystko. W związku z tym daję rozkaz. Teraz proszę mi tu zbudować miasto. Halo! Czy mają tu jakichś robotników? Halo, robotnik! Halo, halo! Robotnik! Robotnik! Jestem! Dobra, mili państwo, widzę, że już. Zapraszam więc was do nowego WTF City, nowego miasta WTF City. Tam będzie nasze WTF City. No, to teraz, kiedy już odbębnione wszystko, co trzeba było odbębnić, czas zająć się najważniejszym. Zacznijmy budować mur! Dobra, czas kontrolować tutaj, jak idzie budowa naszego muru. Tup, 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 tup. O nie! O nie! Co tu się wyrabia? Ptasiurze! Czemu to idzie tak wolno? Czemu mamy tak mało muru? Nie rozumiesz, że imigranci mogą w każdej chwili najechać miasto? Potrzebujemy przyspieszyć pracy! Ale panie Trump, jak mamy przyspieszyć? Cały czas jest nas mało! Jak mało? Potrzebujemy więc więcej osób! Ja to się nie pisałam na coś takiego. Ja to przyjechałam do miasta tylko jajka sprzedawać. Jajka sprzedawać, a tu mi jakieś mury każą budować. No mnie to się nie podoba. O nie, patrzcie, zaczęli już budować mur. No niedobrze, nie dostaniemy się do tego miasta już chyba nigdy. Przegapiliśmy naszą jedyną okazję, by dostać się do WTF City. O nie, musimy zawracać w takim razie. Nie ma szans się tam dostać. Ach, ten przebiegły Trump. Ach, ten przebiegły prezydent. Udało mu się nas przechytrzyć. Za mało ludzi, za mało ludzi. Potrzebujemy więcej ludzi. Ale ja już padam, panie Trump, na twarz. Więcej ludzi. Ale ja już leżę i nie wstaję. Padłam na twarz. Więcej ludzi. O, tam są jacyś. Halo, halo, halo. Ej, wy. Nie udawajcie, że mnie nie słyszycie. Do was krzyczę. Chodźcie tu, musicie budować. Musicie przyjść tu pomóc budować mur. Halo, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Chodźcie to szybko! Musicie przyjść pomóc budować mur! Musicie przyjść pomóc budować mur! Co? Co? Niewiarygodne.